pomagają tym ludziom. Ci ludzie nie mają kart telefonicznych, organizujemy my wszystko. Ludzie, zwykłe kobiety gotują zupę na granicę. To robią zwykli ludzie. Jesteśmy już zmęczeni zbiórkami pieniędzy, na paczki, na pomoc prawną. Prosimy o to, żeby wreszcie tą sprawą się zajęto. Dziękuję bardzo i przekazuję głos pani Joannie Lidane. Przepraszam bardzo, Mariuszowi, tak zwanemu człowiekowi z lasu. Dzień dobry, nazywam się Mariusz. Ja się może wycofam. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Kudynta, jestem aktywistą z Podlasia. Na granicy działam już od 10 miesięcy, tak? Chciałbym powiedzieć tak, ostatnio obchodziliśmy Światowy Dzień Uchodźcy. Uchodźcy na granicy, dla nich ten dzień się nie zmienił, był nadal ciężki, tak? Przeżywają tam tortury różnego rodzaju, szykanowanie, również my aktywiści to przechodzimy. No i niezmiernie ciężko jest nam z tym, że my musimy robić to, co powinna robić nasza władza, czyli nieść tą pomoc, która jest uznawana za nielegalną. Spotykałem ludzi w lesie w różnym stanie zdrowia, kondycji. Te osoby często zadawały różne pytania, na które do dzisiaj nawet ja sam, widząc ich aktualnie na bieżąco, nie znam odpowiedzi, tak? Są to pytania typu, dlaczego chrześcijanie robią nam to chrześcijanom? Kolejne pytanie, które tak mocno uderzyło, to było, dlaczego pozwalają nam tu cierpieć, umierać? Takie podstawowe pytanie, które zawsze jest i na nie nigdy nie ma odpowiedzi, ani od rządzących, ani nie mamy ich od władz, ani od służb SG, czy od policji, czy od wojska, WOT, które tam działa i pilnuje tej naszej granicy. Dlaczego? Zwykłe podstawowe pytanie, tak? Chciałbym wiedzieć, czy ktoś z rządu potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Ponieważ każdy z nich jest człowiekiem tak samo jak ja, czy wszyscy tu zebrani, czy w Sejmie, każdy, kto tam zasiada, jest człowiekiem. Definicja człowieka nie zna koloru skóry, nie zna religii, nie zna po prostu języka. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Joanna Iwińska. Jestem fundatorem fundacji ANA Rainbow Hearts Around the World i w ramach działania tej fundacji utworzyłam również grupę pracującą na granicy polsko-białoruskiej Hope and Humanity w Poland wraz z innymi aktywistami. Pomagamy ludziom w lesie po stronie białoruskiej, po stronie polskiej. Organizujemy opiekę medyczną na Białorusi. A tutaj w Polsce w tym momencie ja jako jedna z aktywistów, jedna z wolontariuszy skupiłam się na ośrodkach zamkniętych w Polsce. I poza piekłem, które funduje nam państwo polskie na granicy, jest także drugie piekło, które dalej kontynuuje się, dzieje się ono w więzieniach dla niepoznanki nazywanych ośrodkami dla cudzoziemców. Do tych więzień trafiają rozdzielone rodziny. W areszcie takim jak ten w Przemyślu zamyka się dzieci, Przemyśl, Biała Podlaska, Kętrzyn, Białystok. Zamyka się dzieci, którym z jakiegoś powodu nie uwierzono w ich wiek. W tych więzieniach ofiary tortur spotykają się z ponownymi torturami, pobiciami, użyciem paralizatorów, przemocą psychiczną. Wszystko to ze strony funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy sami nie kryją tego, że tę pracę traktują jak degradację. My jako organizacje pomocowe jesteśmy powoli pozbawione narzędzi, dzięki którym możemy nieść pomoc znajdującym się w detencji. Słyszymy o kolejnych przypadkach nadużyć, o kolejnych kryzysach zdrowotnych, którym nie potrafią zaradzić w ośrodkach. Ile jeszcze będzie takich sytuacji? Ile takich dramatów? Przemoc stosowana wobec uchodźców w lesie nie kończy się z chwilą, kiedy zostają przewiezieni do placówki SG przy granicy oraz do ośrodków zamkniętych. Straż Graniczna wita ich słowami: witamy w Guantanamo.
i wszyscy uchodźcy są poddani poniżającej kontroli osobistej. Nawet kobiety i dzieci muszą rozebrać się do naga, strażnicy każą im podskakiwać, przyjmować dziwne pozycje. W tym czasie uchodźcy są wyśmiewani, wytykani palcami, czasem dotykani w miejsca intymne. Strażnicy robią sobie żarty na przykład z ran na ich ciele, które są wynikiem tortur lub z powodu obrzezania. Czy naprawdę aż tak nisko upadli nasi funkcjonariusze, że muszą się dowartościowywać pozbawianiem uchodźców normalnej, ludzkiej godności? Taka sama kontrola osobista ma miejsce przy przewiezieniu uchodźców do ośrodka zamkniętego. I koszmar się powtarza przy każdej zmianie ośrodka. Mamy doniesienia, że czasem te kontrole osobiste są bolesne i noszą znamiona gwałtu. Bicie, rażenie prądem w ośrodkach to zjawisko bardzo częste w placówkach SG przy granicy oraz ośrodkach zamkniętych. Niedawno w Przemyślu rażono prądem Afrykańczyka, którego później zamknięto na wiele dni w izolatce. Dzieci w ośrodkach zamkniętych są trzymane w pomieszczeniach, w zamkniętych pomieszczeniach, w pokojach. Nie mogą wychodzić na zewnątrz i bawić się na powietrzu. Nie ma tam placów zabaw. Z Kętrzyna uchodźcy nam donosili, że tylko jeden strażnik graniczny okazywał dzieciom serce i zabierał je na dwór, aby pograć z nimi w piłkę. Dzieci w ośrodkach prowadzonych przez SG przeklinają w języku polskim. Od kogo one się tego nauczyły? Bo przecież nie od rodziców, którzy języka polskiego również nie znają. Wiemy, że na Białorusi tamtejsze służby kazały się w mrozie ludziom rozbierać do naga i stać na mrozie przez wiele godzin. Ale takie same doniesienia mamy z polskich ośrodków zamkniętych, a konkretnie z Wędrzyna. Tak kilkunastu uchodźców przebywających tam w zamknięciu doniosło nam, że funkcjonariusze Straży Granicznej wyciągnęli z baraku Nigeryjczyka i dwóch Afgańczyków. Zabrano im kurtki oraz buty i kazano stać na zewnątrz przez godzinę na mrozie. Czy naprawdę aż tak nisko upadliśmy, żeby stosować te same metody tortur, jakie są stosowane na Białorusi? W ośrodkach zamkniętych są próby samobójcze, o czym wiemy od uchodźców. O tym nie informują nas ośrodki, nie informuje nas opinia publiczna. Samobójca taki jest ratowany, a następnie jest zamykany w izolatce. Często słyszymy, że taka osoba po kilku dniach wraca do pokoju ze śladami pobicia na twarzy i na ciele. Te próby samobójcze wynikają ze złego traktowania w ośrodkach oraz z braku opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Przykładów złego traktowania oraz stosowania przemocy możemy mnożyć na pęczki, gdyż jak wielu ludzi jest zamkniętych w ośrodkach prowadzonych przez Straż Graniczną, tak wiele jest historii z tym związanych. Prawdę powiedziawszy, nie ma właściwie ani jednego uchodźcy, który nie zaznał jakiejś formy przemocy fizycznej lub psychicznej w ośrodku. Tak, proszę Państwa, ponieważ odmawianie ludziom pomocy medycznej przez wiele tygodni lub czasem miesięcy jest również formą przemocy. Prawie każdy osadzony mówi o przemocy psychicznej, o niepewności, o swoją przyszłość oraz przyszłość dzieci. Straż Graniczna nie informuje uchodźców o postępach w ich sprawach, o ochronę. Utrudnia im kontakty z prawnikami i pełnomocnikami. Decyzje sądów o przedłużeniu detencji są najczęściej przekazywane im z dużym opóźnieniem i nie zawsze są one w języku zrozumiałym dla danej osoby. Mamy sporo przypadków, że osoba arabskojęzyczna otrzymuje tłumaczenie dokumentów w języku kurdyjskim, czyli sorani. Zamknięci w ośrodkach są zdesperowani i podejmują się strajków głodowych. I tutaj Straż Graniczna również dopuszcza się przemocy i złego traktowania. O samych strajkach powie za chwilę nasza koleżanka Maja Staśko. Ja chciałabym tylko przypomnieć wszystkim Państwu bardzo głośny strajk głodowy, który miał miejsce w listopadzie w Wędrzynie. Media szeroko się rozpisywały o tym, jak bardzo agresywni byli uchodźcy. Natomiast my mamy bardzo wiele doniesień o tym, że to Straż Graniczna dokonała, właściwie to ujmując, pacyfikacji tego strajku. Funkcjonariusze wtargnęli do pokojów, niszczyli meble, przewracali łóżka oraz rozrzucali ubrania i rzeczy uchodźców. Do pomieszczeń wpuszczono również gaz i zamknięto w nim mężczyzn tam osadzonych, którzy zuczali się później do okien, aby zaczerpnić świeżego powietrza. Wielu uchodźców zostało pobitych przez funkcjonariuszy, wielu trafiło do izolacji. W mediach później było głośno, że to uchodźcy byli agresywni i zniszczyli ośrodek. Natomiast od samych osadzonych mamy zupełnie inną wersję tych wydarzeń.
Szanowni Państwo, mamy XXI wiek i żyjemy w czasach, kiedy smartfon i komputer są naszymi codziennymi towarzyszami. Tymczasem Polska jest jedynym krajem w Europie, który zabrania osadzonym posiadanie normalnego smartfona w ośrodkach zamkniętych. Należy sobie tutaj zadać pytanie, dlaczego? Dla nas, aktywistów, odpowiedź jest jedna. Otóż wszyscy byśmy wiedzieli wówczas o stosowanej przez Straż Graniczną przemocy i torturach, którym poddawani są uchodźcy w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Dziękuję Państwu bardzo. Dzień dobry, nazywam się Maja Staśko, jestem aktywistką, dziennikarką. Byłam na granicy i podawałam uchodźcom zupę, głodnym uchodźcom zmarzniętym. I byłam także na strajku w Lesznowoli, gdzie uchodźcy domagali się lepszego traktowania, dostępu do psychologa, niezależnego psychologa, a także uwolnienia z więzienia, jak nazywali to ten ośrodek. Tu mam zdjęcie Ariasa. Nie wiem, czy pamiętają Państwo Kuźnicę, ale są osoby, które nie potrafią tego zapomnieć. 2-letni Arias budzi się z płaczem co nocy i nie może przestać płakać. Jego rodzice, kiedy są wśród rodziny, rodzina mówi, uciszają rodzinę, bo boją się, że służby ich znajdą. Oni wciąż nie wyszli z lasu, z polskiego lasu. Mają traumy, mają objawy depresji, ale mają też szczęście, bo żyją. Są w Iraku, zostali deportowani wbrew ich woli. W tej chwili muszą się ukrywać ze względu na to, że w Iraku są prześladowani jako Kurdowie. Szam, mama Ariasa, mówiła mi, marzy po prostu o normalnym życiu. Była 2 razy blisko tego życia. 2 razy była w Polsce. Przedarła się przez las do Polski. Za każdym razem Polacy wyrzucali ją, 2-letniego Ariasa i jej męża. Raz wyrzucili ich w osobnych samochodach. Mąż Szam, Hiwa, mówi mi, że bał się, że już nigdy nie zobaczy swojego dziecka i swojej żony. I to był najgorszy moment jego życia. Słyszeli strzały w górę, słyszeli wrzaski, słyszeli krzyki. Gdy Arias dostał gazem po oczach, nauczył się pierwszego słowa. Please. W ten sposób naśladował osoby, które były spryskiwane gazem po oczach. I za każdym razem, kiedy widział odtąd służby, powtarzał please, please. Do dziś pamięta to słowo. Głodowali, było im zimno, musieli przedzierać się przez rzekę, następnie się zgubili, więc 2 razy znów musieli się przedzierać przez rzekę, mieli mokre ubrania. W tych ubraniach spali, bali się, że zamarzną. W nocy bali się, że nie obudzą się żywi. Bali się, że jeśli obudzą się, to zobaczą swoje nieżywe 2-letnie dziecko, które obok nich leży. Woda zamarzła w butelce, nie mieli co pić. Widzieli wiele. Widzieli kobietę w ciąży, bardzo zaawansowanej, która błagała strasznie, jeśli ktoś mnie popchnie, moje dziecko umrze. Płakała. Chłopak, który nie mógł oddychać, a jego matka wołała, żeby wziąć tylko jej syna do szpitala, bo nie chce widzieć jego śmierci w tym lesie. Mała dziewczynka, która oberwała, gdy jej tata był traktowany paralizatorem. Rosły mężczyzna, wyjący z bólu, skatowany i pogryziony przez psy straży, ledwo mówiący i psychicznie w kawałkach. Czekał tylko, kiedy umrze. Potrzebował lekarza, a nie wywózki. Powiedział, że czuł się jak piłka, przerzucana z państwa do państwa, między granicami. Ludzie, którzy mijali rodziców Ariasa, byli pokaleczeni, mieli sine ciała, mieli pokrwawione plecy, a także poszarpane od drutów stopy. Szli z otwartymi ranami, które gniły, w które wdawały się zakażenia. Po pobiciach, gwałtach, to wszystko były ich doświadczenia. To wszystko są doświadczenia, o których rodzice Ariasa i sam Arias pamiętają i nie potrafią zapomnieć. Dla nas to prostsze, żeby zapomnieć. Jeden z uchodźców powiedział mi, tylko Bóg wie, co się dzieje w lesie. Ci, którzy przeżyli, opowiadają, jak mijali trupy po drodze. Idziesz przez las i widzisz ciała 2 martwych nastolatków i dziecka. Jak to zapomnieć?
Tylko Bóg wie, jak wiele ciał rozkłada się w lesie. Tylko Bóg wie, jak wiele ciał teraz kona. Jak wiele ciał w tej chwili, w tym momencie doświadcza potężnych katuszy i przemocy. To się dzieje w tym momencie, teraz. I to się nie dzieje przez Boga, niezależnie czy w Niego wierzymy, czy nie. To się dzieje przez ludzi. To się dzieje także przez Polaków. Przez nas. Przez Was. Karolina Mazurek, aktywistka pomagająca i na ośrodkach zamkniętych, głównie jest to Krosno i Wędrzyn, i w ośrodkach otwartych. Szanowni Państwo, wybuchła wojna na Ukrainie. Zapomnieliście. Wy, dziennikarze, wy, politycy, zapomnieliście o granicy białoruskiej. Tego przekazu nie ma. Nasi uchodźcy, bo to są nasi uchodźcy, oni chcieli oddawać krew dla Ukrainy, chcieli pomagać. W pewnym momencie dali nam to. Ten obrazek nie wymaga wiele. Ten rysunek nie wymaga tłumaczeń. Taki obraz Polski idzie w świat. Wielka, szumna pomoc dla Ukrainy, podczas gdy pozostali uchodźcy z tytułu karnacji są wyrzucani za druty lub katowani w ośrodkach. Po co ich więzić? Po co? Dlaczego? Na co wydawać nasze pieniądze z podatków? Mamy pod Sejmem strajk pielęgniarek. Można by było te pieniądze przeznaczyć na podwyżki dla nich. Natomiast nie więzić bezbronnych ludzi, którzy już swoje przeszli w swoich krajach. Oni szukają schronienia, a nie więzienia. Dziękuję. To samo dzieje się na Litwie. Joanna Lidana. Ja na koniec chciałam powiedzieć, żeby też myślę, że wszyscy powinni mieć tego świadomość, że mimo tego, że Polska jest w Unii Europejskiej, to u nas tak naprawdę wszystkich cudzoziemców dostających się do naszego kraju bez dokumentów, bez paszportów czy z podejrzeniami fałszywej wizy umieszcza się w więzieniach dla uchodźców. Natomiast wszystkie osoby, które przekraczają granice w taki sam sposób, granice innych państw europejskich, nie są zamykani w więzieniach, są traktowani z godnością, są traktowani z szacunkiem. Nie boją się zameldować na policji i zgłosić, z jakiego są kraju, że są z Syrii, Jemenu, czy Afganistanu, czy innych krajów, że szukają tutaj schronienia. Są przez system, który został wypracowany w krajach europejskich przez wiele poprzednich lat, umieszczani w ośrodkach otwartych, gdzie dostają jedzenie, gdzie dostają opiekę medyczną, gdzie dostają psychologa, gdzie mogą uczyć się języków. Co robi się w Polsce? W Polsce wszystkich takich ludzi zamyka się w więzieniach za drutem żyletkowym i trzyma się ich tam przez wiele miesięcy. Apelujemy o to, żeby politycy zaczęli w końcu zmieniać system w tym kraju, dlatego że od 2015 roku, kiedy na Zachodzie przygotowywano się do fali uchodźczej, u nas udawano, że tej fali uchodźczej nigdy nie będzie. W związku z czym dzisiaj, kiedy mamy od wielu miesięcy sytuację na białoruskiej granicy, ale też od kilku miesięcy na Ukrainie i na granicy ukraińsko-polskiej, po prostu system nie działa i nie wiemy, co z tymi ludźmi zrobić. Więc najłatwiej zamknąć ich w więzieniach i kazać im czekać na ochronę międzynarodową przez wiele miesięcy. 6, 8, 12, czasem nawet dłużej. Tak jak koleżanka wspomniała, zupełnie bezpodstawnie wydane pieniądze, bez potrzeby wydane miliardy złotych miesięcznie na to, żeby w kilku miejscach więzić bezpodstawnie tak naprawdę ludzi pod pozorem chronienia nas, Polaków, chronienia naszych granic. Dziękuję bardzo. Nazywam się Katarzyna Kretkowska, jestem posłanką Lewicy wraz z Tomaszem Aniśko, posłem Zielonych. Towarzyszymy dzisiaj grupie aktywistów reprezentującej szerszą grupę ludzi szlachetnych, którzy od tych wielu miesięcy, praktycznie od roku, towarzyszą, jak to już było powiedziane, na wiele sposobów ludziom, którzy starają się przekroczyć granicę polsko-białoruską po to, żeby uciec od tortur, uciec od śmierci, czy też po prostu szukają lepszego świata dla swoich dzieci czy dla siebie. Mają do tego prawo. Mają do tego prawo, a są tego prawa pozbawieni. Nie zostało tu przypomniane, że decyzją polityczną obecnego rządu, rządu PiS,
rok temu Straż Graniczna dostała zakaz przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową czy o azyl na legalnych, tak zwanych legalnych przejściach granicznych. To jest podstawowym powodem, dla którego ludzie chcący złożyć wniosek o ochronę międzynarodową czy azyl są zmuszeni nielegalnie przekraczać granicę i próbować ten wniosek złożyć po jej przekroczeniu. Gdyż jest zakaz, Straż Graniczna ma zakaz przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową. To, co mówi wiceminister Wąsik, czy to, co mówi minister Kamiński, jest kłamstwem. Prawie rok mija od sprawy Usnarza, która jest ilustracją i symbolem okrucieństwa i bezprawia, odczłowieczania służb polskich, które dostają takie, a nie inne rozkazy polityczne od obecnych władz. Prowadzę taki zespół parlamentarny do spraw polityki migracyjnej i integracyjnej. Pracuję w nim wraz między innymi właśnie z posłem Anisko. Kontrolujemy ośrodki zamknięte czy ostrzeżone, o których tu była mowa. Napisaliśmy ileś interpelacji. Zaprosiliśmy na posiedzenie zespołu poświęcone ośrodkom strzeżonym służby, Straż Graniczną, Ministerstwo. Te służby nie przyszły, gdyż dostały zakaz rozmowy z posłami na ten temat od wiceministra Wąsika. Zawnioskowałam w związku z tym o to, żeby Komisja Administracji zajęła się tą sprawą, a w zasadzie podkomisja do spraw obywatelskich, cudzoziemców i migracji, bo taka podkomisja powstała pół roku temu. Mam obietnicę od prowadzącego komisję, że w najbliższym czasie, czyli w ciągu tygodnia teraz takie posiedzenie odbędzie się, a na takie posiedzenie będą musiały przyjść służby, ministerstwo, urzędnicy, którzy nie raczyli, bo się bali, bo nie mieli argumentów przyjść na posiedzenie zespołu. Jak Państwo wiecie, grupa posłów w jakiś taki partyzancki sposób wspiera działania aktywistów, wspiera tych, którzy przekraczają te granice. To nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie. I nie można dzielić uchodźców na lepszych i gorszych, tak jak to się dzieje od roku. To jest wielki, wielki wstyd. Wstyd na całym naszym narodzie, na naszym społeczeństwie. My czytamy wspomnienia tego, co się działo w czasie II wojny wobec grup narodowościowych. To samo dzieje się w tej chwili, w takiej, a nie innej skali, na tej polsko-białoruskiej granicy i w ośrodkach strzeżonych. To się musi skończyć i przyłączam się do apelu Grupy Granica i innych aktywistów, ażebyście Państwo, dziennikarze, dziennikarki, mówili o tym, publikowali o tym, bo opinia publiczna powinna o tym wiedzieć. I ja wiem, że Polacy, polskie społeczeństwo jest dobre. Pokazało to wobec uchodźców z Ukrainy. A tutaj został wprowadzony zakaz udzielania pomocy. Mimo to ludzie to robią, łamiąc prawo. Tak nie może być. Dziękuję. Nazywam się Tomasz Aniśko, jestem posłem Partii Zieloni i chciałbym z tego miejsca wyrazić olbrzymią wdzięczność i wyrazy uznania dla wszystkich osób i organizacji w całej Polsce zaangażowanych w pomoc uchodźcom. I tu mam na myśli uchodźców przekraczających granicę z Białorusią, bo tym uchodźcom nasz rząd, nasze państwo pomocy udzielić nie chce. Zdani są oni jedynie na pomoc tej znaczącej liczby, ale jednak ograniczonej liczby osób zaangażowanych w wyprowadzanie tych osób z lasu, udzielanie im pomocy medycznej, psychiatrycznej, zbiórki odzieży, żywności, leków, ułatwianie kontaktów z ich rodzinami, z prawnikami, wszelkiego rodzaju pomocy. To te osoby dzisiaj są bohaterami naszych czasów. To tym osobom my jako społeczeństwo jesteśmy dłużni. Jesteśmy dłużni za to, że ratują honor naszego kraju, że są sumieniem naszego społeczeństwa, że ratują te resztki człowieczeństwa, które jeszcze w Polsce się zachowały. Wyręczają w tym nasze państwo, organy państwa, które z
tytułu prawa są zobowiązane do udzielania pomocy uchodźcom i z tych zobowiązań się nie wywiązują. Osoby, które niosą pomoc dzisiaj uchodźcom w Polsce, są często spotykają się z represjami, nękaniem przez organy państwa, które zamiast ułatwiać im niesienie tej pomocy, utrudniają dostęp do ośrodków, utrudniają dostęp do uchodźców. A w zamian wysyłane są wezwania na przesłuchania, oskarżenia prokuratorskie. To musi się skończyć. Mam nadzieję, że ta informacja, która dzisiaj została tu przedstawiona, obudzi państwa sumienia, że przerwiemy ten marazm i tą znieczulicę, która drąży nasze państwo. Być może nawet poruszymy sumienie premiera Morawieckiego, aby położył kres tym cierpieniom, które mają miejsce dzisiaj w Polsce. Cierpieniom osób, które na to nie zasłużyły w żaden sposób. I cierpieniom, które możemy bardzo szybko zakończyć. I taki jest nasz obowiązek. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Chciałbym na koniec zadać jeszcze parę takich słów. Bezpośrednio do